Oto kolejna część Let's Playa Banjo-Kazooie, jeden z ostatnich odcinków. Niestety, wszystkie światy już przeszliśmy. Większość rzeczy w grze jest zebrana. No, tu wcześniej miałem włączoną grę i wybór języka, bo... Dlaczego? Ponieważ chciałem uzupełnić złote piórka. A przy okazji czerwone piórka też uzupełniłem, bo troszkę ich poszło. A możemy ich potrzebować w najbliższej przyszłości. Teraz no, po przejściu wszystkich światów, po przejściu Click-Lock-Good, tam w poprzednim odcinku pokazywałem przejście. I powiedziałem, że tam nie idziemy. No to teraz tam idziemy. Dzieje się to w tryniu. Czemu tutaj jestem? Nie, ten teleport. Teleport, który mnie interesuje, znajduje się po drodze do Clunker's Cavern. Ten teleport zaprowadzi nas w okolice Click-Lock-Good. Szczerze mówiąc, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało ten poziom po raz pierwszy od wielu, wielu lat. O, coś jest magicznego w tym poziomie, nie wiem. Nostalgia tylko i wyłącznie z mojej strony, czy faktycznie coś więcej, no nie jestem w stanie ocenić. No tu już, jak jesteśmy blisko tego pnia przy tym liściu, to on nas już nie atakuje, więc... agro, używając terminu z MMORPG, czy z gier typu Dota. Dobrze, to wszystkie światy różne, bardzo, bardzo, bardzo różnej tematyce są, wszystkie przeszedłem. I co czeka nas w finale? Pojedynek, no. To jest Tutti, przypominam. Pytajniki, co nas czeka? No to jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem w niezłym szoku. Teleturniej nas czeka, no. Moc niesamowita. Grunty's Furnace Fan, czyli piecowa zabawa Grunty. Mam nadzieję, że to jest nawiązanie do bajek o czarownicach, a nie nawiązanie do Holokaustu. Ostatni test. Jak Gruntilda, no to jest typowo poczucie humoru tak charakterystyczne dla Rare. Różne nagrody za pierwsze miejsce jest Tutti. Że tak powiem, uprzedmiotowienie kobiet. Ludzie narzekali podobno na quizy w Ukulele, ale one się wzięły stąd. I tak, o co tu chodzi? No tutaj porozmyślajmy troszkę nad humorem Rare. Każdy tutaj po stanięciu na dane pole trzeba nacisnąć A. I tutaj Gruntilda albo będzie nam zadawać pytania, albo trzeba będzie rozpoznać obrazek, albo melodię itd., itd. Najtrudniejsze są pola fioletowe z Gruntildą, bo ona nam zadaje pytanie o samą siebie i odpowiedzi na te pytania zna Brentilda, którą spotykaliśmy w trakcie gry. Że no, część sobie tu zapisałem, a część wolałem w ogóle. Tak więc to jest często zgadywanie. Speedrunach to jest zgadywanie. No, w Bubble Globe Swamp najwyżej położę. Tutaj no, lód się smuci, kiedy dobrze odpowiemy.
Tu jest no, zadanie, jest pokazany obrazek. Wcześniejsze pytanie było w Bubble lub Swamp, co jest najwyżej, oczywiście radka. Freeze Easy Pick. Tak bym zgadywał. Dobra. Tutaj za błędną odpowiedź wylatujemy, nie wylatujemy, tylko dostajemy, odbiera się nam jedno pole, no, jeden plaster miodu. Troszkę się gubię z emocji. W zimie Click Rock Good robi. Nawet go tam nie ma. Jokery pozwalają nam ominąć pole, ale wtedy losowe zadanie jest na nich. Jakiego świata jest ta muzyczka? Freeze Easy Pick. Padałoby tego Jokera. Dam sobie spokój. To jest kaplica w Mad Monster Mansion. Ten Konga Goryl. To jest minigierka. Aha, dobra. Mamy niewiele ponad minutę na pokonanie. A cholera! Czasem trzeba się posłużyć. Zatem straciłem w tych minigierkach energii, a to jest bardzo niedobrze. Ekstremalnie źle. Ta droga jest krótsza, ale ryzykowna. Dobrze, jedziemy. Hehe, to akurat pamiętałem. Tak, tu jest zagadka, która jeśli źle odpowiemy, to wylatujemy z planszy. Dobrze, spróbujemy, bo i tak czy siak trzeba te pola przechodzić. Pod kotwicą jest delfin. Głupi delfin. Żyjemy. Nie wiem. To zgaduję. Ludzie się cieszą. Hmm.
To nie wiem, tutaj zgaduję. Nie ma w notatkach. Ha, zgadłem. Kaktus na pustyni Gobi zawiera honeycomb. No to nie, nie wiedziałem do końca, co chodzi. Czerwone piórka najpierw znajdujemy w Treasure Trove Cove. Banjo Kazooie. Tylko tył za przeproszeniem. A drugie. Gdzie jest to ka? Raczej zdążymy. Uff, dobra. To akurat... Dobrze, tu się robi ryzykownie. Jak źle odpowiem, to spadam. To może być losowe pytanie, albo o przeszłość Grunhildy, albo jakieś proste. Dlatego robimy tak, jeżeli zawalę, no to nie będę tutaj karał widzów przechodzeniem tego od nowa i zedytuję do tego momentu. Miotła. To samo co wcześniej, czyli jeśli się nie uda, to edytujemy. Honeycomb. No i tu idziemy. Kurde, nie pamiętam. A Jezus. Złote piórka. Aha, na prześcieradle kotwicy. No, Clank of Skyrim. Wnętrze, za przeproszeniem. Kolejna minigierka. A Jezus. No i źle. No to walczymy o życie. Przegrywa mi to ostro. Hmm.
Przegram. Remis i przegrałem. Bodaj by was szlak trafił jasny. Jeszcze raz. Chyba inny układ, albo nie, chyba ten sam. Średnio idzie, ale z czasem pójdzie szybciej. Damy radę. Na wszelki wypadek. Mumbo. Hamba Wamba, Hamba Wamba się pojawił w sequelu, ale nie ma hehe. To nie ma foki. Dobrze, tradycyjnie edit, jeżeli tu spadnę, to wracamy do tego miejsca poza nagraniem. Łoza. Jelly Belly. Dobrze, to może tradycyjnie, jak się nie uda, edit do tego miejsca, bo tu się może nie udać. Mad Monster Mansion. Haha. Elegancko. Świetnie poszło. To jest ryzykowna gra. Twórcy gry, nie, twórcy tej planszy zapewniali, że ona musi wygrać. Krunkilda ucieka, tutaj uratowana. Którą nagrodę wybieramy? Może to brzydactwo? Lepiej weźmy tutaj. Właśnie ją miał na myśli, haha, lol. Wracamy do domu. Tutaj ma już dosyć przygód na jeden dzień. Opuszczamy ten lokal. Teraz parada postaci i kredycji. Prawie każda postać z oczami ma swoje imię. Chris Sutherland, czyli pan od Ultra Combo. Główny klepacz klawiatury. Paul Makacek, czy jak to się tam nazywa, potem też ostro
pracował przy Banjo Tui. Szczerze mówiąc, wielu z tych nazwisk nie kojarzę. No Steven Miles to akurat dość znana postać w Rare, przynajmniej. Ed Brian to jest chyba designer. Jeden z designerów tych. Jak ktoś nie jarzy, to no, opisy funkcji są dość zabawnie podane. Właśnie klepacz klawiaturę zamiast programisty i tak dalej, i tak dalej. Grant Kirkhope, czyli no, muzyka, no. Testerzy. Testerzy Nintendo w Ameryka. Mi się wydaje, że tłumacze są. Tak, Julian Bardakow, no to wiadomo. Evelyn Fisher, to jest efekty dźwiękowe. Evelyn Fisher chyba... Ona chyba użyczała głosu Joan Dark, Perfect Dark? Ja pamiętam, jak Ken Love, no legendarna postać. Na jego coś nazwano najgorszą broń w GoldenEye 007, klop. Dziękowania dla pana Yamauchiego z Nintendo, pana Rakały, Howarda Lincolna, ówczesny prezydent Nintendo America. Bean counting, nie wiem, księgowość? Liczenie fasolek, dosłownie. Team Stamper, no... Jeden z braci Stamper. 98 rok. Zapiliśmy marchewkę. Czy się gra już sama gra, to nie jest interaktywne. Banjo nie ukrywa, że chciałby drinka. Typowa polska impreza. Gra disco polo, grill. Hmm.
jeśli tak zrobić dobrze, pomogli Mumbo pokonać czarownicę. Tak, potrzebowali moich wspaniałych ruchów. A i Banjo, to my jesteśmy bohaterami tej gry. A co to za imprezka? Przecież Grunhilda uciekła. Wracać tam i ją wykończyć. Koniec, szok. Ten pad w ogóle spadł. Ja nie wracam. Tak, wracamy. Kolejny przykład humoru RER, którzy się rozkręcali pod koniec. A to nie jest koniec gry. Wręcz przeciwnie. Dobrze, pójdę na górę i tutaj i... Tak, to jest teleport tam do tego, co aktywowaliśmy wcześniej. Muzyka naprawdę złowieszcza i nie bez powodu. Naprawdę. Dobrze, ale to, co tam jest, pokażę już w przyszłym odcinku, gdzie no to sobie zostawimy osobny cały odcinek na to wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym, czyżby ostatnim odcinku Let's Playa Banjo-Kazooie.